Pouczam więc obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. Ależ oczywiście, Wysoki Sądzie, ja będę mówić tylko prawdę. Z racji mojego stanowiska w banku ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby składać fałszywe zeznania. Ja muszę dbać o swoją nieskazitelną opinię. Proszę powiedzieć, co pani wie o wydarzeniach z 14 marca? To był jakiś koszmarny dzień. Zadzwonił do mnie sąsiad, że ten furiat bije mojego syna. Więc szybko skończyłam kola, bo akurat miałam konferencję z bankiem w Londynie i wsiadłam w samochód i pojechałam na działki oczywiście. No i co się okazało? No, masakra. Ten miał nie dosyć, że złamane kości śródręcza, to jeszcze pełno siniaków. Wysoki Sądzie, ja zawsze uważałam, że to rodzice powinni wychowywać swoje dzieci. Ja nigdy nie pozwalałam obcym ludziom, żeby zwracali uwagę Mirkowi. A już tym bardziej, żeby używali wobec niego przemocy. Mój syn ma po prostu traumę. A co pani ma na myśli? No, nie śpi po nocach. Przecież ja słyszę, jak się przekręca z boku na bok. W szkole się opuścił. On w tym roku pisze maturę. Co będzie, jak źle mu pójdzie i nie dostanie się na swoją wymarzoną medycynę? Ja aż zabrałam go na wizytę do psychologa. I co on powiedział? Że jemu się należy kilkumiesięczna terapia. Ja nawet mam zaświadczenie. Ma pani przy sobie? Tak. Proszę pokazać. Dziękuję. Proszę wrócić na miejsce. Wysoki Sądzie, przecież to będzie miało wpływ na życie mojego syna. Szanowna pani, próbuje nam pani wmówić, że pani syn jest taki wrażliwy, a jednak nie potrafił zareagować na prośby starszego człowieka.